14 czerwca 2023 rok. Tego dnia odbyła się oficjalna prezentacja gotowych do produkcji urządzeń reaktywowanej w ubiegłym roku marki Unitra. Pokazano nie tylko 5 bardzo interesująco zapowiadających się produktów, ale także kulisy działalności firmy, jej dział badawczo-rozwojowy, dział projektowy i 2 działy testów elektronicznych i mechanicznych. Byliśmy pod wrażeniem profesjonalizmu, z jakim działa firma utworzona z inicjatywy 2 osób, które swym entuzjazmem skutecznie zaraziły szefa całego przedsięwzięcia, Michała Kicińskiego. Zapraszamy na wycieczkę po siedzibie firmy mieszczącej się w warszawskiej dzielnicy Ursus. Dajcie znać, co myślicie o nowej Unitrze w komentarzach. Naszym zdaniem jest to wydarzenie roku na polskiej scenie audio. Tak jak Państwo widzą, tu jest przykład jednego z komponentów mechanicznych, który jest wykonywany u zewnętrznego wykonawcy. Następnie takie elementy przyjeżdżają do nas do firmy, są weryfikowane jakościowo. Jeśli przyjdą wszystkie pomiary pozytywnie, są montowane na produkcji, w procesie montażu. Ogólnie jeśli chodzi o wzmacniacz WSH805, jest w tym urządzeniu ponad 340 komponentów mechanicznych, bez komponentów elektronicznych. Każdy z elementów ma swój unikalny numer seryjny. Mamy też bazy danych dla tych komponentów, przez co można podglądać całą historię modyfikacji poszczególnych elementów. Można przeglądać historię zamówień, historię zmian, więc mamy bardzo dużą wiedzę odnośnie każdego z komponentów i możemy ją sobie w łatwy sposób podglądać. Kolejną rzeczą, którą zajmują się konstruktorzy mechanicy, są symulacje termiczne urządzeń. Akurat wzmacniacz jest takim urządzeniem, w którym są takie symulacje najczęściej wykonywane. I tak jak Państwo widzą na tych zdjęciach, są przedstawione różne przekroje tego urządzenia i jest przedstawiony przepływ temperatury przez komponent elektroniczny, w tym przypadku jest to tranzystor TO3 i przepływ powietrza przez obudowę. Także jest to dosyć ciekawy proces umożliwiający na etapie już projektu zaprojektowanie w odpowiedni sposób radiatora, elementu odbierającego ciepło, otworów w obudowie w odpowiedni sposób, tak żeby to odprowadzanie ciepła było jak najwydajniejsze. Teraz chciałem przejść do wzornictwa przemysłowego. Tutaj na ekranach mają z kolei Państwo, zapraszam może z tej strony, to jest bardziej widoczne. Mają Państwo fotorealistyczne rendery przykładowych urządzeń. I w łatwy sposób możemy porównywać różnice między poszczególnymi materiałami, wykończeniami tych materiałów, kolorami. W łatwy sposób możemy porównywać różne konfiguracje gramofonów względem wzmacniacza, względem odtwarzacza CD. Łatwo możemy sobie to wyobrażać, przez co możemy tworzyć te konfiguracje dużo szybciej w formie rzeczywistej, już wytworzonej u podwykonawcy. Więc kolega akurat tu prezentuje gramofon. W zasadzie mamy każdy materiał jesteśmy w stanie zasymulować. Teraz jest pokrywa z pleksji, można dodać różne cienie, refleksy, więc jest to bardzo fajnie widoczne. Na swój harmonogram, który tworzymy przy użyciu oprogramowania Jira. Jest bardzo dużo zależności w przypadku projektów hardware'owych, ponieważ są to projekty składające się zarówno z elektroniki, z mechaniki, z oprogramowania. Wszystko trzeba skorelować dodatkowo jeszcze z montażem tych urządzeń, z dostawami, z lead time'ami poszczególnych dostawców. Dlatego te harmonogramy są dosyć złożone. Akurat tutaj kolega prezentuje harmonogram gramofonu. Jest tutaj wiele kolorów. Każdy kolor odpowiada za oddzielną dziedzinę. Przykładowo kolor fioletowy to jest mechanika, kolor zielony jest to elektronika, kolor niebieski odpowiada za jakieś milestone'y, które zaplanowaliśmy i tutaj właśnie jest jeden z tych milestone'ów, który trwa obecnie, czyli jest to prezentacja dla Państwa. Więc wszystko jest zaplanowane, też jest zaplanowana produkcja, montaż, także bardzo szczegółowo się tym zajmujemy.
Tutaj są przedstawione prototypy na poszczególnych stadiach rozwoju. Pierwsze stadium to było zaprototypowanie wszystkich urządzeń w gabarycie w formie kartonu, żeby zwizualizować mniej więcej, ile taki zestaw może zajmować miejsca, jakie są ułożenie poszczególnych przycisków, pokrętów itd. Następnie były tworzone poszczególne prototypy na kolejnych rewizjach. Tak jak Państwo widzą, to jest pierwszy prototyp. Nie wygląda zbyt okazale. Same napisy się, te druki są bardzo wytłuszczone. Tu widać, jak pracowaliśmy między innymi nad szczotkowaniem tego materiału. Więc generalnie samego wzmacniacza stworzyliśmy już 6 rewizji i aktualnie pracujemy już, znaczy prace są zakończone nad tą wersją produkcyjną finalną. Jako ciekawostka, też już jest jeden z prototypów kolejnego wzmacniacza, który wejdzie niedługo do produkcji. Jest to wzmacniacz WSH-605, który będzie mniejszym bratem tego dużego. Trochę się może pośpieszyłem, bo jest w trakcie projektowania, nie wejdzie do produkcji. Dopiero tak naprawdę zaczynamy. Wykonujemy testy pokryw, które do nas przychodzą, są polakierowane. Jaka jest ich wytrzymałość zadrapania. Kolejny rodzaj testu, który wykonujemy wewnętrznie, jest to test zmęczeniowy przełącznika wypiłowego. Jest to bardzo głośne, ale uwierzcie Państwo, że urządzenie jest tu znacznie cisze, bo tu teraz urządzenie jest otwarte, przez co ten hałas się bardzo mocno roznosi tutaj po pokoju. Jest to testowane na ilość cykli zmęczeniowo. Aktualnie ten przycisk wykonał ponad 250 tysięcy cykli i no, bez większego szwanku, więc testujemy dalej zmęczeniowo ten przełącznik. Kolejny tester. Jest to tester jednego z przycisków w naszych urządzeniach. Są to różne rozwiązania przycisków, jakie testowaliśmy na tej desce, różne podparcie. I testujemy, czy po iluś cyklach dany przycisk elektroniczny nie ulegnie uszkodzeniu na płycie elektronicznej, a właśnie sam mechanizm popychacza nie będzie stwarzało to problemów przy dalszym użytkowaniu. Ostatni z testerów jest to tester encodera, jaki też jest używany w naszym urządzeniu. Też jest to test zmęczeniowy na liczbę cykli tego komponentu. Testujemy, czy to, co podaje producent, czyli zalecana liczba cykli, jest osiągalna przy tego typu encodera, żeby użytkowanie jego było jak najdłuższe i żeby była duża wyzawaryjność tego komponentu. Kolega Piotr jest naszym konstruktorem. Aktualnie zajmuje się montażem sztucznego obciążenia. Jest to taki projekt pomocniczy do wzmacniacza, który symuluje pracę kolan głośnikowych. Czyli podłączając wzmacniacz tego obciążenia, można zasymulować działanie kolan, przez co po jakimś czasie wiemy, jaka jest temperatura we wzmacniaczu, czy zachowane są wszystkie parametry. Więc jest to taki nasz projekt wewnętrzny do testów laboratoryjnych. Każdy z elementów, zarówno w tym, jak i w wszystkich projektach, ma swój rysunek techniczny, tak jak Państwo widzą. Montaż jest wykonywany na podstawie instrukcji montażu, więc wszystko, obieg dokumentacji jest bardzo istotny dla nas i trzymamy bardzo duży porządek wewnętrzny. Więc to jeśli chodzi o ten warsztat mechaniczny, myślę, że teraz przekazałbym Państwa w ręce mojego kolegi głównego elektronika Łukasza Mejera. W Unitrze projektujemy, budujemy i testujemy nasze urządzenia. Zapraszam najpierw do części biurowej i za chwilę tutaj do nasz pan. Zaczynamy oczywiście od zadania. Co to ma być i jakie ma być główne parametry? Czy w przypadku wzmacniacza na przykład moc, jakie ma być zniekształcenia, ile wyjść, wejść, jakie to mają być wejścia i wyjścia. No i na podstawie tych wymagań tworzymy schemat gotowy, o którym wspomniał Adrian na prezentacji. I układamy z grudnia, gdzie jakie elementy w urządzeniu mają się znajdować.
Gdy mamy określone płyty i takie główne moduły, no to przechodzimy do tworzenia schematu. Tutaj na prawym monitorze widać schemat, część schematu końcówki mocy we wzmacniaczu WSK805. Podczas tworzenia schematów często korzystamy z narzędzi do symulacji. Tutaj na lewym ekranie widać LTSPICE. To narzędzie pozwala nam symulować zachowanie układu w czasie i względem częstotliwości. Badamy tutaj na przykład stabilność, jak zachowuje się układ przy różnych parametrach obciążenia. Możemy sobie po uruchomieniu symulacji w każdym punkcie zobaczyć, jak wyglądają przebiegi napięcia, jaki prąd płynie przez elementy itd. Gdy mamy potwierdzony schemat, no to przystępujemy do tworzenia layoutu, czyli układania elementów na płytce, jak ma być ułożone, oraz łączymy je ścieżkami. Współpracujemy tutaj oczywiście z działem mechanicznym, żeby ustalamy położenie złącz, żeby nie było kolizji z obudową itd. Tutaj w programie oczywiście też widok 3D, możemy sobie wyświetlić płytki, więc wiemy, jak mniej więcej wyglądać będzie płyta po wykonaniu. Mając taką gotową dokumentację, zamawiamy ją, przychodzi płyta bez elementów, tutaj proszę, kto chce może obejrzeć, przekażę dalej proszę. I gdy mamy tą płytę, to przechodzimy do montażu i o tym opowiem w części warsztatowej. Mając płytę bez elementów, przystępujemy do montażu prototypów. Przykładowo wzmacniacz WSK805 składa się z 1200 elementów elektronicznych, tak sumarycznie jedno urządzenie. Żeby nad tym zapanować, korzystamy z systemu do zarządzania magazynem części. Tutaj na ścianie widzą Państwo pudełka z częściami, one są podpisane, więc wiemy, jakie części mamy, ile sztuk i mamy nad tym kontrolę. Mając płytę, typowy proces montażu wygląda w ten sposób, że najpierw na drukarce do pasty nakładamy pastę lutowniczą, tutaj przeciąga się rakle i potem mamy płytę z nałożoną pastą i taka płytka trafia na manipulator pick and play. No i tutaj po prostu każdy element powierzchniowy jest ręcznie podnoszony i układany w odpowiednim miejscu. Płyta z elementami trafia do pieca rozpływowego, gdzie pasta jest topiona i po przejściu przez piec wykonuje montaż powierzchniowy. Tutaj mamy płytę taką przykładową w trakcie montażu takiego powierzchniowego. Proszę, kto chce, to możemy sobie obejrzeć. Po wykonaniu montażu wykonujemy też inspekcję pod mikroskopem w celu sprawdzenia, czy układy są dobrze przyłutowane, czy nie ma zwarć, jakiś rozwarć, czy wszystko wygląda w porządku. Jeżeli jest w porządku, no to takie płyty montujemy do albo urządzenia całego zbudowanego prototypowego razem z obudową, ale też budujemy takie tak zwane deski prototypowe. No i celem takiego prototypu jest to, żeby były wszystkie elementy zamontowane, elektroniczne i łatwo dostępne. I to wykorzystywane jest do robienia jakichś wstępnych testów, do tworzenia oprogramowania. Jest tutaj łatwo dostępne, są elementy, łatwo można coś wymienić albo zmierzyć napięcie oscyloskopem i tego typu sprawy. Tutaj oczywiście też jest taki sneak peek trochę, bo pokazuje, to jest prototyp deskowy do projektu TSH801, czyli naszego tunera FM-DAP, który jest w trakcie rozwoju. Pierwsze prototypy widać, powstają. Widać, że wszyscy się głównie tym zajmują teraz, koledzy. Przede wszystkim tym tunerem. Nie, nie tylko. Tak, nie naprawdę, to... tak to może ale jest dużo, przypadek. Dużo jest, dużo jest, nawet jest taki prototyp, który już stylistycznie wygląda. Jest w takiej formie, nie wiem, czy Łukasz jest gdzieś tutaj, czy jest na testach. Na górze jest, ale mamy też prototyp już taki TSH w obudowie. Też już to pozwolę sobie powiedzieć, bo padło to pytanie w rozmowie. Jakby to jest właśnie jeden z tych elementów, o którym mówiłem, czyli tuner. I on jest już, to jest pierwsza jakaś wersja, druga iteracja to jest taka, że już ma obudowę pełną. To mogli Państwo widzieć na wizualizacji na stronie internetowej. A oprócz tego też w opracowaniu jest streamer, bo ktoś pytał, więc mogę powiedzieć, że też jest streamer, w którym z kolei jest bardzo dużo pracy związanej z programowaniem, tak? Więc jest mniej do zobaczenia tutaj na biurku. W świecie audio no, często używa się takich sformułowań jak szeroka scena albo dynamiczny bas. No, my jako inżynierowie staramy się korzystać z takich precyzyjniejszych określeń. I w tym celu mamy sprzęt pomiarowy. Tutaj to urządzenie, które mamy, kosztuje prawie 100 tysięcy złotych i wykorzystujemy je do takiego pomiaru parametrów takich jak zniekształcenia harmoniczne, szumy,
przesłuchy między kanałami, czułości wejść, moc, wzmocnienie i tak dalej. I tutaj przykładowo na ekranie mamy włączony właśnie pomiar parametrów wzmacniacza 805. No i takim sprzętem jesteśmy właśnie w zasadzie wszystkie takie parametry elektryczne urządzenia wzmacniacza albo CD playera pomierzyć. I jest to w sposób powtarzalny, porównywalny z innymi sprzętami. Tak. Inny ciekawy test, który wykonujemy, to jest też test badania temperatury. Kuba na górze wspomniał, że wykonywane są symulacje termiczne. My jak mamy gotowy prototyp, no to weryfikujemy to poprzez przyczepianie termistorów, które pod wpływem zmiany temperatury zmieniają swoją rezystancję i te zmiany rejestrujemy przez kartę pomiarową. Tutaj rysują się wykresy, potem to napięcie jest przeliczone na temperaturę i weryfikujemy, czy na przykład temperatura tranzystora mieści się w normie, czy transformatory się nie przegrzewają, czy temperatura obudowy jest ok i tego typu rzeczy. I co? Jeszcze testów dużo różnych wykonujemy, no tylko mam ograniczony czas, więc nie będę opowiadał dokładnie, no ale badamy na przykład pod kątem promieniowania nasze urządzenie, odporność na wyładowanie elektrostatyczne i szereg różnych innych testów. Będzie to pewnie tematem osobnej wycieczki. Dzisiaj Państwa chcieliśmy zainspirować. Jak ktoś chce coś podejrzeć, to przez ten wizjer tam można spojrzeć. Jak Państwo chcecie, to można zerknąć na produkcję. I to, co powiedziałem, chyba wtedy było jeszcze mniej osób akurat w sali, natomiast jest tak, że w tym momencie tutaj jest ten montaż końcowy i te elementy tutaj do nas wjeżdżają, także ta skala teraz dopiero się zaczyna i będzie się rozwijać i myślę, że jak będziemy mieli więcej tutaj elementów dziejących się na bieżąco, to chętnie Państwu to też pokażemy. I teraz możemy się przenieść na część związaną z odsłuchami. Chciałem bardzo Państwu podziękować, że przybyliście do nas, żeby zobaczyć, żebyśmy mogli opowiedzieć to, co zrobiliśmy. I ja osobiście też chcę bardzo podziękować, bo dla mnie ten projekt to jest spełnienie moich marzeń i to takich z dzieciństwa, bo myślałem, że jako młody inżynier dołączę jak do Unitry. Historia trochę się skomplikowała. Natomiast uważam, że osobiście, że życie pisze autentycznie najciekawsze scenariusze, bo też nigdy nie zakładałem, że przypadkiem wpadnę na Michała Kicińskiego i się poznamy, robiąc zupełnie inny projekt. I dziękuję za to, że w momencie, kiedy z Danielem chcieliśmy rozwinąć tą ideę i przedstawialiśmy te plany, to Michał, zaufałeś nam w ten pomysł i mogliśmy go zrealizować. I drugą ważną rzeczą, którą chciałem dodać, to to, że my tutaj prezentujemy ten wyrób i mamy ten zaszczyt, żeby go pokazać Państwu. Natomiast ci wszyscy ludzie, których widzieliście, to oni to tworzyli, tak? My tutaj jesteśmy w tym momencie wizytówką i możemy pokazać. Natomiast cały ten zespół tworzył to, więc to te 30 parę osób, gdzie powiedziałem, że to jest taka wysoka kadra inżynierska, to właśnie oni złożyli to wszystko z tych kilku dziedzin i serii wielu iteracji do kompletnego urządzenia, którego teraz możemy używać. Ja chciałem Wam podziękować za kawał roboty i serca, które włożyliście w ten projekt, za te imponujące efekty. Także dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dużo słyszeliście dzisiaj o tych kwestiach technicznych, o tych, jak projektujemy. Łukasz powiedział też, jak walidujemy produkty, jakie mamy metody te niskopoziomowe pomiaru, ale przychodzi taki moment, że składamy te urządzenia do kupy i słuchamy, czy one rzeczywiście brzmią tak jak chcielibyśmy, żeby brzmiały, bo na końcu tego typu urządzeniach high-end dla audiofilów liczy się dźwięk i przyjemność słuchania i stąd potrzeba takiego pomieszczenia w każdej szanującej się firmie, która zajmuje się audio. Na koniec ważna informacja. 30 czerwca rusza oficjalna przedsprzedaż urządzeń. 27 października rozpocznie się wydawanie zamówionych egzemplarzy, a 3 dni później będzie mieć miejsce oficjalny start działalności nowej Unitry.